Dariuszu, witam Państwa i zapraszam na cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. W Radomiu rozpoczęła się produkcja pierwszego opracowanego w Polsce testu na koronawirusa. Producentem jest firma Medico Pharma SA, której zakład produkcyjny znajduje się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radomiu. Test na koronawirusa opracował Poznański Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Jak informuje Instytut, prace nad stworzeniem testu trwały 3 tygodnie. Decyzją byłego wicepremiera Jarosława Gowina Instytut otrzymał 15 milionów złotych dotacji na stworzenie zestawu diagnostycznego i wyprodukowanie pierwszych 100 tysięcy testów na koronawirusa. Za produkcję testów odpowiada firma Medico Pharma SA, której zakład znajduje się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radomiu. Zarówno za rejestrację, jak i później za sprzedaż i cały ten łańcuch logistyczny odpowiedzialny jest Medico Pharma. I testy będą wyjeżdżały z zakładu Tarnobrzeskiej z Radomia. Jak poinformował nas Cezary Kilczewski, prezes firmy Medico Pharma, rozpoczęła się już produkcja serii pilotażowej testów. Trafią one do pierwszych jednostek badawczo, pierwszych laboratoriów po to, żebyśmy otrzymali jak najszybciej jakąś informację zwrotną, czy nie wystąpiły na przykład jakieś problemy, czy z punktu widzenia użytkownika, osoby, która te testy wykonuje, należałoby coś, nie wiem, zmienić, poprawić. W przyszłym tygodniu zakład produkcyjny Medico Pharma w Radomiu rozpocznie już seryjną produkcję testów tygodniowo do 20 tysięcy testów na koronawirusa. Najprawdopodobniej w październiku zostanie oddane do użytku nowe centrum rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Budowa centrum powoli dobiega końca, za pracę odpowiada konsorcjum firm Erecta Budownictwo Specjalistyczne i Erecta Budownictwo z Warszawy. Budowa Centrum Rehabilitacji rozpoczęła się jesienią 2018 roku. Nowy oddział powstaje w przedwojennym budynku, w którym mieścił się dawny pawilon ginekologiczno-położniczy. Obok wybudowano zupełnie nowy, sześciokondygnacyjny pawilon. Zakończyły się roboty elewacyjne i dekarskie budynków oraz prace związane z montażem okien, wind, instalacji wewnętrznych, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej. Zamontowane zostały także okna, gotowe są wejścia do budynków, podjazdy dla niepełnosprawnych osób oraz drogi i miejsca postojowe dla samochodów. W Centrum Rehabilitacji swoje miejsce znajdą oddziały rehabilitacyjne przeniesione z ulicy Giserskiej, to łącznie 54 łóżka, a także zakład rehabilitacji, poradnie specjalistyczne, rehabilitacyjna, chirurgiczna, ortopedyczna, neurologiczna, urologiczna, pracownie diagnostyczne, w tym RTG i USG. Za pracę odpowiada konsorcjum firm Erecta Budownictwo Specjalistyczne i Erecta Budownictwo z Warszawy. Centrum Rehabilitacji ma zostać oddane do użytku najprawdopodobniej w październiku tego roku. Koszt inwestycji to blisko 46,5 miliona złotych. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Radomia. Nabór ze względu na obowiązujący w naszym kraju stan epidemii prowadzony jest przede wszystkim drogą elektroniczną. Do klas pierwszych w roku szkolnym 2020-2021 przyjmowane są dzieci 7-letnie urodzone w roku 2013, objęte obowiązkiem szkolnym. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole. Przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Z kolei kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie szkół podstawowych. W tym roku w związku z pandemią rodzice nie będą musieli zanosić wniosków osobiście. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęć dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Czas na zgłoszenie dziecka do szkoły rodzice mają do 30 kwietnia. Pozostanie możliwość dostarczenia dokumentów w wersji papierowej. W każdej szkole prowadzącej nabór zostanie wystawiona urna, w której będzie można pozostawić dokumenty umieszczone w dużej kopercie. Podobne rozwiązania będą wprowadzone w trakcie naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ten nabór rozpocznie się 20 kwietnia. Dobiega końca remont zabytkowej rogatki warszawskiej stojącej u zbiegu ulic Kedeskrauza i Malczewskiego. Rogatkę za ponad 500 000 zł remontuje firma S-Boot Invest. Remont rogatki rozpoczął się pod koniec sierpnia 2019 roku. Na remont miasto otrzymało od marszałka województwa mazowieckiego dotację w kwocie 60 tysięcy złotych. Budynek ma już nowy dach, a także nowe okna i drzwi. Wykonawca odnowił zewnętrzne i wewnętrzne tynki, wykonał nowe instalacje. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, ich zakończenie przewidziano na przełomie kwietnia i maja. Pracę wykonuje firma S-Boot Invest. Koszt remontu rogatki warszawskiej to ponad 500 000 zł. Zgodnie z zapowiedziami magistratu w rogatce będzie się mieścić mała galeria. Galeria Sztuki.
Nie ma przerwy na budowie Radomskiego Centrum Sportu. Prace trwają wewnątrz hali sportowo-widowiskowej i przy budowie układu komunikacyjnego, który połączy ulicę Struga i 11 listopada. Budowę Radomskiego Centrum Sportu wznowiono w lutym. Odpowiada za nią firma Betonox Construction z Sopotu. Główne prace cały czas trwają przy budowie układu komunikacyjnego. Od ulicy 11 listopada zakończyły się prace przy podbudowie. Ułożona została nawierzchnia z kostki i zamontowane zostały krawężniki. Przed wykonawcą ułożenie nawierzchni drogi łączącej ulicę Struga i 11 listopada. Od strony ulicy Struga także trwają zaawansowane prace przy budowie układu komunikacyjnego. Wewnątrz hali łączniku kontynuowana jest wykończeniówka, prowadzą ją elektrycy, tynkarze i glazurnicy. Wkrótce mają się rozpocząć prace przy budowie stadionu piłkarskiego, którego budowa jest zaawansowana w ponad 50%. Betonox Construction za dokończenie budowy hali sportowo-widowiskowej, stadionu piłkarskiego i budowę układu komunikacyjnego zażyczył sobie 82 250 000 zł. Termin zakończenia prac przy budowie Radomskiego Centrum Sportu to połowa stycznia 2021 roku. Od czwartku w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Za nieprzestrzeganie nowego zakazu grożą surowe kary finansowe. W Radomiu Straż Miejska na razie upomina i rozdaje maseczki tym, którzy ich nie mają. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje m.in. w miejscach publicznych, w sklepach, w bankach, na poczcie, targowiskach, placach, dworcach i w kościołach. Także w autobusach komunikacji miejskiej, podczas jazdy na rowerze, motocyklu, jazdy samochodem, którym jadą także osoby niezamieszkujące z kierującym pojazdem. W Radomiu spotkani przez nas radomianie mieli na twarzach maseczki. Ci, którzy nie mieli, otrzymywali maseczki od Straży Miejskiej. Poleceniem prezydenta naszego miasta, pana Radosława Witkowskiego, otrzymaliśmy taki spory pakiet maseczek jednorazowych. Wszystkich tych, którzy nie respektują tych przepisów, może nie tyle nie respektują, co jeszcze się nie dostosowali do tych przepisów, zamiast karania mandatami chcemy na początku pouczać, przypominać o obowiązku korzystania z tych maseczek. Ja w swoim samochodzie mam kilka takich maseczek, rozłożyliśmy te maseczki po wszystkich radiowozach i w trakcie poruszania się po mieście będziemy takie pojedyncze przypadki, bo naprawdę są to pojedyncze przypadki, będziemy wyłapywać i wręczać maseczki. Nie wszyscy muszą od czwartku nosić maseczki. Nie muszą ich zakładać żołnierze Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych, duchowni w czasie odprawiania obrzędów religijnych oraz kierowcy autobusów komunikacji miejskiej. Ponadto dzieci do lat 4, osoby samotnie podróżujące samochodem i osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia oraz niepełnosprawności. Za nieprzestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa trzeba liczyć się z karami finansowymi. Policjanci mogą wystawić mandaty w wysokości do 500 zł. Funkcjonariusze mogą także skierować sprawę do sanepidu, który może nałożyć kilkutysięczne kary administracyjne. Hotel Iskra w Radomiu został zamieniony na izolatorium dla osób z potwierdzeniem lub podejrzeniem koronawirusa, którzy nie wymagają leczenia w szpitalu. Od piątku w związku z wymogami bezpieczeństwa całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego została część ulicy Planty. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zamknął dla ruchu pieszego i kołowego ulicę Planty na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Jaracza. Zamknięcie nastąpiło na wniosek Straży Miejskiej. Ograniczenie w ruchu nie obowiązuje karetek pogotowia. Przy ulicy Planty znajduje się hotel Iskra, w którym zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego zostało utworzone izolatorium. Do izolatorium będą przyjmowani pacjenci ze skierowaniem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie wymagający leczenia w szpitalu, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka nie powinny w nim przebywać. Pacjenci będą opuszczać izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów na koronawirusa. Pokoje, które będą zajmowali po wypisaniu, każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób. Radomskie izolatorium jest kolejnym na Mazowszu. Podobne powstały w Warszawie, Siedlcach i Płocku. Koszt pobytu pacjenta z chorobą COVID-19 w hotelu na Plantach pokryje w całości Narodowy Fundusz Zdrowia. To wszystko w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Za chwilę prognoza pogody. Zapraszam, a ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.